każdej dobrej historii ważne jest, by bohater się rozwijał. By przez dane wydarzenie dochodził do różnych wniosków i zmieniał się jako człowiek. Nie inaczej było w przypadku Geralta, który na przestrzeni opowiadań i później sagi przeszedł bardzo długą drogę. Po akcji opowiadania Coś więcej, o której mówiłem już w filmie Czy Geralt chciał umrzeć, nastąpiła pewna transformacja. Wiedźmin pierwszy raz od dawna miał cel. Musiał dbać o Ciri, z którą związało go przeznaczenie i wszystkie jego późniejsze decyzje były od tego uzależnione. Najpierw sprowadził do Kaer Morhen Triss, z którą wcześniej miał romans i nie za bardzo chciał się do niej odzywać, ale musiał pomóc okiem znać dziki talent magiczny Ciri. Gdy okazało się, że nic z tego nie wyjdzie, bo Triss po prostu brakuje mocy i doświadczenia, oddał młodą Ciri pod opiekę Yennefer, z którą siłą rzeczy i dla dobra przybranej córki musiał się pogodzić. Gdy nagle wszyscy, dosłownie wszyscy, postawili sobie za cel w jakiś sposób wykorzystanie jego podopiecznej, czasami do mniej lub bardziej podłych celów, Wiedźmin był gotowy walczyć i zabijać. No to akurat wychodziło mu dość dobrze. Po wydarzeniach na wyspie Tanet Ciri zniknęła. Obolały po porażce z Wilgefortzem Geralt ruszył za nią do Nilfgaardu, bo podobno tam przebywała. I znów walczył i, jak sam mówił, sikał pod wiatr. No i dopiero po spotkaniu Ciri w zamku Styga i odzyskaniu Yennefer coś znów się w Geralcie zmieniło. Cel, który wydawał się już nierealny i przyprawiał go o koszmary, został wreszcie osiągnięty. Ciri umiała sama się obronić. Poza tym traktowała jego i Yennefer jak swoich prawdziwych rodziców. Wyglądało na to, że pierwszy raz w życiu Geralta Wiedźmin miał dla kogo żyć. Ciri i Yen pojechały do Wengerbergu na spotkanie z lożą czarodziejek, a Geralt ruszył do Rivii, gdzie za 6 dni mieli się wszyscy spotkać. Przez kilka dni Wiedźmin przemierzał zniszczone wojną ziemię i zdawał sobie sprawę, że czasy się zmieniły. Widząc ogrom zła wyrządzonego przez wojnę, a nawet następujący po niej traktat pokojowy, raz na zawsze zdecydował, by porzucić życie Wiedźmina. Gdy na szlaku widział gwałty i morderstwa na cywilach, nie mieszał się. Opuszczał wzrok i jechał dalej, przyznając, że nie ma zamiaru walczyć za ideę, która i tak wydaje mu się w tej chwili bardzo mglista. Później, gdy wraz z Jaskrem dotarli do Nowigradu, podczas popijawy z krasnoludami Geralt wypowiedział te słowa. Doszedłem do wniosku, że głupotą jest sikanie pod wiatr, że głupotą jest nadstawiać karku za kogoś, nawet jeśli ten ktoś płaci. I nic do tego nie ma filozofia egzystencjalna. Nie uwierzycie, ale własna skóra stała mi się nagle nad wyraz miła. Doszedłem do wniosku, że głupotą byłoby narażać ją w cudzej obronie. Ta kwestia sama w sobie pokazuje zmianę. Tydzień temu opowiadałem wam o Wiedźminie, który pod płaszczykiem idei bierze zlecenie chyba nawet samobójcze, nie widząc żadnego dalszego celu w życiu. Chce po prostu umrzeć w celu, w roli, której został stworzony. Dziś mówimy o człowieku zmęczonym złem i wojną, który najbardziej w tym momencie pragnie spędzić czas z rodziną. Niestety, pech chce, że akurat w tym momencie w mieście wybucha pogrom. Nasz Wiedźmin bardzo niechętnie ostatni raz bierze do ręki miecz. Ten ostatni raz staje naprzeciwko tego chaotycznego zła. Zła, przeciwko któremu Wiedźmini walczą od lat, tylko że w postaci potworów. Tutaj jest to zło w ludzkiej skórze. Jednak tym razem to nie Wiedźmin wychodzi z tej batalii zwycięsko. Geralt zostaje zabity, pchnięty widłami w plecy przez człowieka, któremu wcześniej darował życie. Umiera w momencie, w którym tak naprawdę nie chciał walczyć. Mamy tutaj zupełne zaprzeczenie tego, co widzieliśmy w opowiadaniu Coś więcej. Tak kończy się historia Geralta w książkach. Później mamy jeszcze gry i mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze coś wam na ten temat powiedzieć. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. No i w przyszłości opowiem jeszcze o tym, jak to wszystko ma się do Geralta z gier, tak jak mówiłem wcześniej. Póki co, dzięki za oglądanie. Na razie.